Sezon turystyczny w amerykańskim stanie Colorado trwa w najlepsze. Jednak w górzystym hrabstwie Jefferson zamiast urlopowiczów pojawiły się miliardy biedronek. Owady są dosłownie wszędzie, pokryły drzewa, ulice i ściany domów. Na szczęście nie atakują ludzi. Nie wiadomo, dlaczego biedronki wybrały sobie akurat jedną niewielką miejscowość. Jej nazwa nie jest znana, bo mieszkańcy nie chcą, żeby niezwykły widok przyciągnął do nich tłumy turystów. A poza tym twierdzą, że obecność owadów wcale im nie przeszkadza i są przekonani, że biedronki przyniosą im dużo szczęścia. Dzień dobry, tu Grzegorz Żulina pod Lublinem. To łatwe, prawda? Kontakt @tvn24.pl. 12 minut przed 9:00 Tomasz Wasilewski ma łatwiej, bo on jest w Pile po prostu. Znowu nie słychać, tak? Halo, panie Tomku, halo, tu ziemia. Halo. Wasylii udaje. Czy naprawdę nie słyszy? Halo. No, to tak, drodzy państwo, dzisiaj od 20 stopni nad Zatoką Gdańską do 24 stopni na południu kraju. W jednej z japońskich fabryk robotnicy dostali wyraźny nakaz, mają się szeroko uśmiechać. Firma Omoron skonstruowała skaner uśmiechu. Analizuje on linię zakrzywienia ust i zmarszczki w kącikach oczu. Na tej właśnie podstawie skaner sprawdza, czy robotnik jest dostatecznie uśmiechnięty. Wyniki delikwent uzyskuje w skali od 1 do 100. Jeśli jego uśmiech nie jest wystarczająco mocny, na skanerze wyświetla się komunikat: jesteś nadal zbyt poważny, unieś kąciki ust. Na koniec tygodnia każdy pracownik otrzymuje wydruk z raportem uśmiechu. 2,18 m to nowy rekord Polski w skoku wzwyż przez przeszkodę. Udało się to Tomaszowi Kleinowi na klaczy Larissa podczas zawodów w Gałkowie na Mazurach. Tomasz Klein pobił własny rekord sprzed roku o 3 cm. Robbie Madison nie zna słowa niemożliwe. Punktualnie o 2:55 w nocy Australijczyk wykonał backflipa nad londyńskim mostem Tower Bridge. Po takim wyczynie zasłużył na nagrodę. To nie jedyne osiągnięcie szalonego 27-latka. W sylwestrową noc na oczach 300 tysięcy widzów skoczył motocyklem na 32 metry wzwyż i wylądował na replice łuku triumfalnego w Las Vegas. Rok wcześniej Madison pokonał 98 metrów na motocyklu nad boiskiem do futbolu amerykańskiego. Trzysta tysięcy urzędników publicznych ma obowiązek składać co roku oświadczenia majątkowe. Mieszkańcy wsi Cichowo w Wielkopolsce obserwują bociana, który zakochał się w gipsowej bocianicy. I choć na odwzajemnienie uczuć liczyć nie może, w swoich staraniach nie ustaje. Regularnie odwiedza swoją wybrankę i ją dokarmia. Towarzyszy jej przez długie godziny. I choć jest to miłość najprawdziwsza, bocianich dzieci z niej nie będzie. Pozostaje mieć nadzieję, że przed zimą uczucie osłabnie i bocian odleci do ciepłych krajów. Steven Wiltshire z Wielkiej Brytanii choruje na autyzm. Do 9 roku życia nie mówił. W wieku 8 lat zaczął rysować. Wtedy jego prace przedstawiały głównie samochody i zmyślone metropolie. Jego rysunki szybko przykuły uwagę opiekunów, którzy zachęcali go do dalszej pracy. Szybko okazało się, że Steven ma pamięć absolutną. Teraz Steven rysuje głównie miasta. Jego prace są niewiarygodnie dokładne. Jest w stanie zauważyć i zapamiętać każdy najdrobniejszy szczegół. Po 45 minutach w helikopterze nad Rzymem był w stanie narysować szczegółową, 4-metrową panoramę wiecznego miasta. Zgadzały się nawet liczby okien w budynkach. Jego największym osiągnięciem jest jednak 10-metrowa panorama Tokio. Steven malował ją przez tydzień, prawie bez przerwy. Kalendarz. Ile lat to dekada? 100. 10. A w sztabie fundacji jest Małgorzata Wiśniewska, nie sama, bo z Jurkiem Owsiakiem. Czy zanosi się na kolejny rekord? Wiadomo już, że pieniądze cały czas spływają do fundacji i cały czas są liczone. Wiadomo też, że to nie koniec i że dokładnie rok temu było o 1 000 000 złotych mniej niż w tym roku, niż teraz, po wielkim finale 14 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek, jak to było? Było bardzo gorąco? Mogło się tak się myli, jakbyś prowadziła cały finał. Oto pierwszy skoczek, młody 17-letni Japończyk Shohei Tochimoto. Dobre warunki są na skoczni w Sapporo dzisiaj, nie sypie deszcz, nie wieje słońce. No i niestety pierwszy skok był po prostu słaby.
żaby pustelniki zrezygnowały z szybkości na rzecz bezpieczeństwa. Korzystają z cudzych domów. Wykorzystują muszle opuszczone przez poprzednich właścicieli. Znalezienie pomieszczenia odpowiedniej wielkości i kształtu wymaga czasem dłuższych poszukiwań. Nowy dom musi być przestronny, szybka przymiarka i już wiadomo, że będzie pasować. Ten krab znalazł idealny dom. Ręka do góry. Kto to jest? Kaczyński. 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 A to jest prezydent. To jest Jarosław Kaczyński. Ja nie byłam pewna, że to jest Lech Kaczyński. Nie byłaś pewna? Dlaczego? Dlatego, no bo poznaję po krawacie. A ten to kto to jest? Widziałaś tego człowieka wcześniej? Widziałam. Kto to jest? Jak występował w cyrku. Do tego spotkania miało dojść wczoraj, jednak w ostatniej chwili kancelaria prezydenta je odwołała. W Sejmie jest Danuta Ryszkowska. Dzisiejsze rozmowy nie miały być jedynymi rozmowami. Dzisiejsze rozmowy liderów Platformy miały też odbyć się rozmowy PiS-u z PSL-em. Z dorosłymi jest inaczej. Proszę bardzo, jurorów o skupienie teraz. Będzie duet, jak powiedziałem. Ja nie wiem, czy to jest mama z córką, czy siostry. Wydaje mi się, że to są siostry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jesteście matką i córką? Jesteśmy ojcem i synem. No dobrze. Richard Dunn wyprzedził Runeya. Uwaga, kolejny błąd, ale słuszna decyzja Ruda, Edwina van der Sara. Ruda to może z jego żoną.